Przez długą i mroźną zimę kłopoty mają ełckie noclegownie. W tej prowadzonej przez Monar Markot kończy się opał, który miał starczyć na 2 lata. Większa niż zwykle liczba bezdomnych przebywających w ośrodkach to również większe zapotrzebowanie na ciepłą wodę. Nikodem Kemicer, kierownik noclegowni Monar Markot w Ełku, szacuje, że drewna opałowego, które obecnie posiada placówka, starczy tylko do końca tygodnia. Liczy, że później pomogą ełccy przedsiębiorcy. Osób jest zdecydowanie więcej. Już tylko w tym roku przyjęliśmy ponad 80 osób bezdomnych, gdzie mamy dopiero 4. miesiąc tego roku. W tej chwili w placówce przebywa 47 osób, przy czym w połowie marca już było, ta liczba sięgała 55 i więcej. I ten koszt utrzymania placówki jest wyższy. Więcej idzie opału, więcej idzie energii elektrycznej, żywności z racji tego, że jest więcej osób. Wiadomo, czym więcej osób, tym więcej też musi być ciepłej wody, żeby chociaż to sobie mogło się ogolić, zadbać o swoją higienę osobistą czy się wykąpać. Skutki długiej zimy odczuwa również noclegownia Świętego Ojca Pio, prowadzona przez ełcką Caritas. W placówce przebywa obecnie 45 bezdomnych. Wydatki na opał znacznie przekroczyły kwotę z ubiegłego roku, mówi Renata Stańczyk z Caritas diecezji ełckiej. W porównaniu z ubiegłoroczną zimą na przełomie 2011-2012 roku obserwujemy rzeczywiście zwłaszcza zwiększenie kwot na opał. Dla przykładu powiem może, ile kosztowało utrzymanie w noclegowni numer 27 tutaj przy Kościuszki w ubiegłym roku. Była to kwota na opał około 36 tysięcy. W tym roku już tą kwotę przekroczyliśmy i na pewno nie jest to jeszcze kwota ostateczna. Warto też zwrócić uwagę, że ciągle wszystkie miejsca w noclegowni są zajęte. A prognozy synoptyków nie napawają optymizmem. Zimowa aura jeszcze nas nie opuści. Dziś może spaść nawet 15 cm śniegu.